Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj tak trochę niestandardowo będę nagrywał swoją twarz podczas jazdy w The Crew, a nie kierownicę. Znaczy, kierownicę będę nagrywał zawsze, znaczy mam zamiar nagrywać zawsze, ale pytaliście się mnie, czy jeszcze pokażę wam swoją twarz, więc pokazuję. Co ciekawe, teraz jak jadę właśnie w jeździe dowolnej i mam widok z tyłu samochodu, to lusterka, w lusterkach są odbicia po prostu. A gdy zmienimy sobie kamerę do środka, lusterka są szare. To jest bardzo dziwne, no ale tak jest. Mam problem z wyzwaniem, które jest tutaj, właściwie to jest misja. I w poprzednim odcinku pamiętacie, co było właściwie. No jest to spore wyzwanie dla mnie, więc chcę sobie zrobić jakiś czteronapędowy samochód na wyczyn i to będzie Nissan Skyline, z tego względu, że jest to właściwie jedyny samochód chyba, którego posiadam i który ma możliwość właśnie tuningu na wyczyn. Mam go obecnie zrobionego na ulicę. No i chodźmy do salonu wyczynowego. Poprzednio kupiłem sobie Forda GT. No ale on się nie spisał na tym wyzwaniu. O Boże! Co on ma z tyłu? Co to takie odstaje to takie dziwne po środku? Nie wiem, ale... Ja wiem, ta wersja wyczynowa... Nie wiem, chyba taka nawet nie najgorsza jest, co? Obejrzymy sobie może dookoła. Nie no, ta maska taka... Taka średnia, powiedziałbym. Koła oczywiście do wymiany. Spoiler, nie wiem, nieważne to jest teraz, grunt. Grunt, że w ogóle udało mi się stuningować go, bo tak widziałem po tej kasie, że mam jej niewiele. No i... Miałem obawy, że czy w ogóle uda mi się zrobić Skyline'a na ten... Na tę misję. Wbijamy. Gramy od razu. Myślę, że Skyline'em pójdzie dużo lepiej. No na pewno nie będzie tak rzucać jak tymi tylnonapędowcami. To była masakra jakaś. Kurde. Zobaczmy. Dobra. Czyli tak, zasady misji. Jak najmniej się zderzać i jak najszybciej przejechać w określonym czasie. Oj. No dobra, Skyline, pokaż co potrafisz. Wierzę w ciebie. Wierzę, że ty jesteś tym samochodem, który pozwoli mi przejść tę misję. Oje, już po pierwszym zakręcie widzę, że jest lepiej. Szkoda, że nie można Grand Cherokee zrobić na wyczyn. To by była chyba przesada, co? Jestem ciekawy, czy w późniejszym czasie twórcy dodadzą coś takiego, że większość samochodów będzie można zrobić na wszystkie możliwe tuningi. To by było ciekawe. Bo ja widziałem tam w zwiastunach i innych materiałach, które były prezentowane przed publikacją gry, że niektóre samochody miały jakieś tam unikalne pakiety, których teraz w grze doświadczyć nie możemy, tak? Yeah! Wow, całkiem fajnie się driftowało. To było ciekawe. Dobra, ale jak najmniej driftować. Chodzi nam o trakcję. Ach. Kurde, i tak jest ciężko. Ale noga sama robi się cięższa, gdy zarzuca dupę w tym samochodzie, wiecie? Ja nie mogę się powstrzymać, dodaję po prostu więcej gazu, gdy widzę, że trochę zarzuca. No tak to jest, niestety. Coś pozostało po tych undergroundach, co? Jest mega zabawa. Na kierownicy bardzo fajnie się gra, chociaż widzicie, że ja jeszcze nie mam wprawy. No ale to się będzie z odcinka na odcinek zmieniać. Ja sobie postanowiłem, że będę dużo właśnie na kierownicy trenował i myślę, że pokażę wam ciekawszy gameplay wraz z moimi postępami w tej grze. Spokojnie, wszystko przed nami. O, nawet jak wciskam nitro, samochód nie zachowuje się aż tak tragicznie jak te tylnonapędowce. Nie jest źle, damy sobie radę, myślę. Tym razem na pewno. Chociaż też pisaliście mi, że z tą misją macie sporo problemów. Mieliście sporo problemów. Że udało wam się ją przejść. No mi jeszcze nie, ale mam nadzieję, że tym razem z wami ją przejdę. Jest naprawdę bardzo ślisko. Nawet Skyline
robi się bardzo podsterowny. Nie ma się co dziwić. Jeździmy przecież 140 km na godzinę po zakrętach. Wow. Okej. Normalnie. Nie mogę się powstrzymać, muszę driftować. No kurde. To jest, co jest silniejsze ode mnie, naprawdę. Oj tam, zamknij się. Troszeczkę się pozderzamy, to nic nie będzie. Zajebioza. Ale ja chyba za wolno jeżdżę przez to, co? Za wolno pokonuję te zakręty. Okej. Już trzymam palec na nitrze. Mam nadzieję, że będzie w końcu jakaś prosta. Tu będą proste. Pamiętam, że tu w którymś momencie pojawiają się one. Dobra, spróbuję teraz mniej jednak driftować, no bo tu nam zabiera sporo czasu. A tu chodzi o to, żeby pokonać te zakręty jak najszybciej, a nie jak najefektowniej. Tylko jak najefektywniej. Oj, trochę wyrzuciło, ale jest lepiej. Okej. Dobra, 2 minuty. Ja chyba w tym miejscu wcześniej miałem 1 minutę do celu. Musiałbym obejrzeć poprzedni odcinek i to zobaczyć. A, było naprawdę bardzo ciężko tymi napędowcami, ale Skyline'em jest dużo łatwiej. Jeśli macie problem z tą grą, z tą misją, to polecam wam właśnie jakieś 4 napędowca wziąć i tutaj poradzi sobie, oj, myślę, że dużo lepiej. No jestem ciekawy, jakby się Skyline spisał tutaj na tej misji, gdybyśmy mieli ten maksymalny tuning, w ogóle jakby się spisywał na tej oblodzonej drodze. Jeszcze w ogóle nie mam żadnego samochodu stuningowanego aż tak mocno na ten maksymalny tuning. Jestem ciekawy, jak się właśnie wtedy te auta zachowują. Wy już macie takie doświadczenie, bo gracie więcej ode mnie. Więc jestem ciekawy waszych opinii, jak w stosunku na przykład do samochodu, który ma 600 punktów, zachowuje się samochód, który ma 1200. Minuta mi została. O, i automatycznie noga robi się cięższa. Dobra, dobra. Powinno się udać. Skyline'em jest naprawdę dużo lepiej. Nie rzuca, kurczę, po całej drodze jak nie wiem co. Jest! Pięknie! Wiedziałem, że tym samochodem się uda, naprawdę. Było ciężko. Ale wykonaliśmy sobie tę misję. Tak. O, zdobyłem nawet srebro, ale fajnie. Jakąś część do Skyline'a, super. To jest taki uniwersalny chyba samochód, co? Nawet nie wbiłem poziomu? Ale fajna miejscówka. Strasznie lubię te Krumo. Kurde, to jest taka zajebista wyścigówka. Okej. Okej. Skyline na śniegu zachowuje się jak Charger na normalnej drodze. Bez kitu. Ale świetnie się nim jeździ. Jest naprawdę spora różnica w stosunku do tych tylnonapędowców. Tylnonapędowcy tutaj to jest porażka. Ja jestem ciekawy, jak będzie się spisywał właśnie Aventador na wyczyn. Pisaliście mi, że w Aventadorze nie da się usunąć spoilera, który jest montowany przy wersji wyczynowej. Ale wiecie co, mi to wcale nie przeszkadza, bo ja widziałem, że te spoilery są całkiem zajebiste. W którymś tam odcinku pojawił się boss, który miał zainstalowany właśnie jeden z tych zajebiaszczych spoilerów. I to wyglądało super. Wow! Fajnie się driftuje tym nawet, wiecie? Nie rzuca aż tak bardzo. Co my tu mamy?
Test precyzji, tak? Zobaczmy. Oj, to będzie ciężkie do wykonania. Okej. Yeah! Bardzo dobrze. Trafik, spadaj. Okej. Może bym zmienił kamerę na tą z maski. O! Jest, udało się. Yeah, brąz. Stoi policja. Dajcie mi się skupić. Teraz widzicie, jak ja bardzo jestem skupiony. Jak widzicie moją twarz podczas gdy jeżdżę na kierownicy. Jak bardzo jestem skupiony. I patrzę na ten monitor z takimi wielkimi oczyma. Yeah! 50. poziom! Haha! Super! Ej! Zdobyłem 20 punktów na Uplayu, a to oznacza, że odblokowałem sobie Vipera STR-10 bodajże. Tak! Chwileczkę, czy ja mogę go już... Czy ja już go mam? Ja go chyba muszę jakoś odebrać, wiecie? Jestem ciekawy tego Mini Coopera. Czy Mini Coopera? Cooperka, kurde! Ktoś tam wysłał mi zdjęcie właśnie z tym Mini Cooperem, że... On potrafi jechać 435 km na godzinę wymaksowany na tuningu wyczynowym. To jest ciekawe. Bardzo niepozorny samochód, ale też bardzo drogi. Naprawdę, ja sobie patrzyłem, ile on kosztuje i on jest w cenie Porsche. Natomiast bardzo mi się nie podoba w kokpicie tego auta zegar po środku, prędkościomierz. To jest porażka, ale to jest właściwie flagowe, czy bardzo charakterystyczne dla tego modelu, wiecie. Ale mnie się to naprawdę bardzo, bardzo nie podoba. W poprzednim odcinku nie pojeździłem dużo Fordem GT, ale dzisiaj mam ochotę to nadrobić. Chociaż nie podoba mi się, jak wspomniałem, wersja wyczynowa. No jest paskudna. Ten spoiler mnie martwi, naprawdę. Spoiler jest ohydny. Ja bym chciał go wywalić, ale niestety nie ma takiej opcji. Gdyby był to taki spoiler, który byłby montowany tak od tyłu, nie wiem, czy kojarzycie, to by była dobra opcja. Siema! O, w mordę! Ej, spaduwa, no kurde! Daj normalnie pojeździć Mickowi. Cholera, jasna. Oj. Dobra, chodźmy sobie zrobić jakąś misję może. Myk, pisaliście mi, że jest sporo hamów właśnie w grze, że potrafią was spychać przez ileś tam minut. Nie wiem właściwie, co jest w tym fajnego, ale niektórzy widocznie mają w tym jakąś uciechę. Zamieć. No dobra, spróbuję. Może się uda. Chociaż nie widzę tego, ale już mogę zdobywać części platynowe, moi drodzy. Yeah! Dobra, startujemy. Będzie w cholerę ciężko. Czyli co, znowu będzie trzeba zmienić na Skyline'a? I Skyline. Wow, ten GT500. Tak? Zajebisto on jest. Też muszę go mieć. No Boże, boję się naprawdę tego wyścigu. To będzie moja porażka, coś tak czuję. Ale bardzo podoba mi się dźwięk tego Forda GT, wiecie, mojego pięknego. Znaczy, no nie do końca pięknego. Widziałem, że wersja torowa dużo lepiej wygląda. Przede wszystkim był to samochód, którym jeździliśmy w którejś tam z początkowych misji. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Nie dotykaj mnie! Okej. Piszcie, co wy myślicie o jeździe po lodzie właściwie samochodem z napędem na tył. To jest bardzo trudne i wymagające, nawet dla doświadczonego gracza, który gra albo na kierownicy, albo na padzie. Na padzie podejrzewam, że szłoby mi lepiej, ale i tak byłyby z tym problemy. No i zajebiście, jeszcze grę mi zminimalizowało, nie wiem w ogóle dlaczego. Kurde, no. Naprawdę to będzie cud, jeśli uda mi się wygrać. Ale trzymajcie kciuki mimo wszystko za biednego ludzka, który stara się jak może. O, który bardzo się stara! Kuźwa! Okej, przy wyjściu z zakrętu spróbuję mniej dodawać gazu. I może jakoś to będzie. Muszę chociażby być w tym peletonie przy wyjściu z tego śniegu i naprawdę będzie lepiej.
Może gdybym włączył tą kontrolę trakcji, to by było wygodniej, ale nie. Ja na hardkorze będę jeździł. Tylko i wyłącznie. Dobra, spokojnie z gazem. No, gdzie mi tam? Wyjazd. Ja tu jadę, nie ty. A wiecie, kto jedzie na przodzie? No zgadnijcie, kto jedzie na przodzie. Oczywiście Skyline, któremu jest łatwiutko i fajniutko, milutko. Ja chyba w ostateczności też wezmę Skyline'a, ale mam wielkie parcie na to, aby wygrać ten pojedynek, tę misję właśnie w Fordem GT. I nie spocznę, dopóki tego nie osiągnę. Więc odpada. Choćbym robił to 7 odcinków, uda mi się w końcu. Tak. Pokażę wam, co potrafi mój Ford. Tym razem się nie wywiniecie, a nie. No, wyjazd mi trafo. No, co on robił? No, ten oczywiście tego w ogóle nie zarzuca, ale on jest strasznie wolny. Ja widzę, że on cały czas się na tyle trzyma. Skyline oczywiście prowadzi. No, nie ma opcji, żeby go wyprzedzili ci tylnonapędowcy. No, oczywiście poza mną! Okej. Yeah! Yeah! Wyjazd! Idziemy bić się ze Skyline'em! Kurde! Czemu mnie skręcił? Ja pierdzielę. Strasznie ciężko. Okej. Spokojnie z tym gazem. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Teraz się skupić, aby wygrać, aby to wygrać. Zaraz będzie już sucho. Powinno być lepiej. Spokojnie z gazem, żeby nie zarzuciło. Dobrze. Dobrze. Już się powoli zbliża ten etap, gdzie będzie dobra przyczepność. Na razie tylko moim zadaniem jest się utrzymać jak najbliżej czołówki. Spokojnie, spokojnie. Tutaj mi wtedy grę chyba rozwywaliło czy coś. Nie wiem, ale nie poddaję się. Na pewno. Na pewno się nie poddam. Ja powinienem mieć tu wersję GT3 mojego Forda GT, a nie. W ogóle nie wiem, czy jest wersja GT3 w rzeczywistości, ale chyba jest. Dobra. Jest, teraz muszę nadrobić cały stracony czas na śliskiej nawierzchni. Trzymajcie kciuki. Znowu trzymajcie kciuki, bo ostatnio nie trzymaliście. Dlatego nie pykło. Spadaj. Tak. Tak, dogonię go. Wiem, że mi się uda. Chodź tu, Skyline. Słyszysz mój oddech? Czujesz mój oddech na plerach? Na zderzaku? Wyjazd wszyscy. Teraz tylko ja i Skyline. Pojedynek na życie i śmierć. Chodź tu. Tak, tak. Coś nie wyszło ci, co? Chciałeś go lepiej ominąć? Ja ci pokażę, co potrafię. Co potrafi mój Ford GT! Na razie! Ha, ha! Tak jest. Dawaj, Fordzina, pokaż, co potrafisz. Tu już naprawdę niedaleko. Hell yeah! Hell yeah! Teraz trzeba uważać, żeby się nie rozbić, wiecie? To jest poważna sprawa. Gra o wszystko. Gra na śmierć i życie. Teraz się rozgrywa najważniejsza chwila w życiu ludzka. Tak. Jest ten moment, kiedy ważą się losy świata. O, zaraz dojadę. Uwaga! Juhu! Tak się wygrywa. No Ford, powiem ci, że się spisałeś.
Ale widzieliście, dopiero na suchej nawierzchni udało mi się tych gamoni trochę podgonić. Bo w innych miejscach było cholernie ciężko. Kurde, słabą część wygrałem, ale jestem w ogóle zadowolony, że to przeszedłem, naprawdę. Okej, wracamy do swobodnej jazdy. Było ciężko, ale nie dałem się. Nie dałem się, zwyciężyłem. Yeah. Co to za dżunia? Can't we work something out? A. Funny you should ask. A friend of mine will call you. Tell her everything you know about selling impounded cars. And you keep your wheels. Samochody za informacje, nieźle. Udało się w Fordzie GT powstrzymać Skyline'a, moi drodzy. To było mega ekscytujące, ale się udało. Część samochodowa. Hell yeah. Zobaczmy, co to za część będzie. Gdzieś tutaj, tak? No jeszcze nie odblokuję pewnie samochodu. Ale na pewno będzie tu coś ciekawego. Chwileczkę, to jest za tym płotem. To jest gdzieś tam. Jak się tam dostać? Musi być wjazd od ulicy, wiecie? Na pewno jest jakiś wjazd od ulicy. Zobaczmy. Tutaj. Ops. Tak, i tu będzie pieprzony wjazd. Kurde, jak to ciężko się... jakoś się udało. Yeah, buggy. Fajnie. No dobra, moi drodzy, to na dzisiaj tyle z The Crew. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa.